Cześć, tu Agata, zapraszam na nową serię filmów na moim kanale. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Na Instagramie zadajecie mi bardzo dużo pytań odnośnie tego, co kupić dziecku na urodziny, na roczek, na dwa latka, lub co kupić swojemu dziecku, bo szukać inspiracji, nie wiecie, co jest fajnego w sklepach. Bardzo wam dziękuję za te wszystkie wiadomości. Jest mi bardzo miło, że macie do mnie zaufanie i zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie, bo tam pokazuję wam znacznie więcej, no i możecie oczywiście do mnie napisać. Film będzie podzielony na trzy kategorie. Pierwsza będę pokazywać rzeczy, które możecie same kupić jako, e, sami jako rodzice lub na prezent dla dzieci e, noworodków i niemowląt do pierwszego roku życia, druga dla nieco starszych dzieci dwóch, trzy latków, no i już dla e, takich większych dzieci, dla przedszkolaków. Także co, nie przedłużając, zaczynamy. No i obserwujcie i subskrybujcie. Pierwszy sklep to Kurka Wodna i są takie piękne, urocze, wibrujące ośmiorniczki z firmy Little Dutch. Także urocza rzecz, jeżeli szukacie jakiejś inspiracji albo na prezent, albo dla siebie, no to bardzo ładnie to wygląda w delikatnych kolorach. Także... Przepiękna. Oczywiście jest jeszcze wersja dla dziewczynki. Urocza. Teraz, jak miałam ja kupić, to coś takiego kupiła sobie. Kolejna strona Baby and Travel i coś, co zobaczyłam i mi się bardzo spodobało. To jest taki silikonowy gryzak, wieża tęczowy. To jest Jelly stone. i jest wersja taka pastelowa. I tą pastelową Wam pokażę. Taka fajniejsza e, dla dziewczynki. O. Urocza. To jest silikonowy, więc to jest jako gryzak, a potem dziecko może sobie układać. Pięknie to wygląda, piękne kolory. Urocza. Także moje dziecko już jest za duże na, na taką wieżę, ale jakby była mniejsza, no to z chęcią bym kupiła. Kolejna rzecz już dla nieco starszych dzieci to są takie różne układanki drewniane. O, firma Dieko, nie wiem jak się wymawia e, takie drewniane, teraz mam w ogóle fazę na drewniane rzeczy e, łamigłówka, która świetnie rozwija motorykę e, dla dzieci e, na roczek i powyżej pierwszego roku życia także urocze, piękna, taka delikatna e, kolorystyka kojarzy mi się trochę z krecikiem, nie wiem czemu <laughs> w ogóle ta strona ma bardzo ładne logo i stronę podoba mi się bardzo Kolejna rzecz to jest strona Baby Sima i to jest drewniana układanka, kształty i kolory Montessori, Goki. No i coś, co zauważyłam w, w Instagram na Instagramie, zauważam, to jest dotykowe Memo z Safari w pudełku. I to, co mnie zachwyciło, to zabawka ta posiada takie żetony, z różnymi zwierzątkami. No i następnie dziecko wkłada rączkę do takiego pudełka i musi wyciągnąć takie zwierzątko, które przypomina właśnie tozy żetonu, także świetne, naprawdę tradycyjna i prosta zabawka urocze. No i oczywiście drewniane elementy, także fajnie zachęca dziecko do, do rozwijania umiejętności, wiecie, takich kreatywnych, no i trochę do myślenia abstrakcyjnego. Także bardzo fajne, naprawdę czaje się chyba na to, aczkolwiek trochę cena jest dla mnie taka przerażająca 100 zł za 15 drewnianych klocków, no ale super. No i następna rzecz już ostatnia, to są takie magnetyczne układanki, pojazdy, mamy zwierzątka, księżniczki, alfabet, ja wezmę sobie może alfabet i to już jest dla nieco większych dzieci, bo dla takich przedszkolaków, także z firmy Jeannot, bardzo ładna. Także to był taki mój krótki poradnik inspiracyjny, dajcie znać, czy taka seria filmów Wam się Podoba. Mam nadzieję, że tak. Także zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. No i do zobaczenia na Instagramie i na YouTubie już za tydzień, w czwartek o godzinie 8. Także dziękuję za oglądanie. Pa!